Witam w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars bez instrukcji. Dzisiaj pokażę Wam zestaw z planety Hoth pod tytułem Bitwa na planecie Hoth. W tym zestawie mamy dwie strony, Republikę i Imperium. Republika ma taką mini jednostkę, a tutaj są wszystkie ludziki. Tutaj jest generał Ozel, tutaj dwaj żołnierze z planety Hoth, pierwszy instruktor działa, mini działka i drugi instruktor mini działka. Jak, jeżeli chodzi o ustawienie, to podczas na przykład bitwy, to jest tak ustawione gdzieś mniej więcej w ten sposób. Drugą natomiast częścią jest Imperium, które ma zaawansowany AT-AT. Tutaj pokazuję ten. Nogi są ruchome, nie chcę tego pokazywać, bo potem trzeba długo je ustawiać, strasznie długo. Naprawdę chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w ruchu, ale strasznie długo to trzeba ustawiać. Dzisiaj rano po 15 minut się z tym męczyłem, a potrafię pół godziny. Dobra. I tak, tutaj mamy, jest uzbrojony także w takie działka, które same mogą strzelać, że... chwileczkę, jeżeli widzicie. O! Tutaj takie poboczne działka. O nie, no i znowu. Opa, oby nie trzeba było ustawiać. O. Dobra, tak, tutaj mamy stanowisko kierowcy AT-AT, tego pana. Wkłada się go niestety odczepiając ten, bo na razie pracuje nad właśnie takim otwieraczem. Tutaj ma swoje komputerki. I może dręczyć rebeliantów ze swojej kabiny. Tak. AT-AT nie ma może jej dachu, ale ma silny procesor pola siłowego, ten komputerek, który jest obsługiwany tylko na początku, ten tutaj komputer. Tutaj są trzy skrzynki, dwie są puste, jedna to na blastery tych dwóch żołnierzy, którzy akurat obsługują urządzenia elektroniczne, takie podczas bitwy, takie jak takie coś, nowoczesny telefon. Tutaj wypisujesz numerki, tak jak w tych starych, ale tutaj się pojawia hologram. Taki telefon po prostu. A drugi musi obsługiwać, jakby to powiedzieć, taki system prędkości, że ten mu mówi, ten pilot mu mówi: ej stary, zapodaj mi tutaj 20 km na godzinę, bo musimy pogonić tamte śmigacze. To on wtedy zmienia prędkość i AT-AT może biec albo iść powoli. Tak. W załodze to ci dwaj panowie sobie gdzieś tutaj stoją po bokach, a snowtroopery, o nie, i wyrwało. Dobra, już awaria opanowana. Tak, i snowtroopery albo siedzą oba w środku, jak jeszcze nie dotarli na miejsce, albo walczą na zewnątrz, albo po prostu przed AT-AT idą i się strzelają z tymi, którzy z rebeliantami. Bo tak się składa, że Imperium, tak się nazywa, tak głównie, to z takim cudzysłowiem właśnie, takimi dwoma palcami, nazywają rebeliantów rebeluchami. A teraz pokażę Wam, co się dzieje podczas takiej niezwykłej bitwie. Jak rebelianci na przykład sobie radzą z AT-AT. Tak. O kurczę, jest generale, kapitanie Ozel. Tak, o co chodzi, żołnierzu? Nasze skanery namierzyły AT-AT na 12. Ale ja nie mam zegarka, nie wiem, która godzina. Nie o to chodzi, generale! No na 12! Która godzina? Na 12, to takie położenie wroga. Dobra, nieważne, aktywuję już działko. Widzi pan, tam jest AT-AT. Czemu mi nic nie mówisz, tylko o jakiejś 12 paprzasz? Myślałem, że mamy przerwę obiadową. Dobra, żołnierze, na stanowiska!
Ty patrz, rebeluchy się ustawiły. Ognia! O! Generalozer, dzieło zepsute! Wszyscy zostaniemy załatwieni! Nigdy nie mów, że zostaniemy załatwieni, dopóki nie zostaniemy załatwieni! Heavily, battery fly. Kto? Ej, czemu pilot nie założył łańcuchów? Ślizgamy się na lodzie! No to do zobaczenia, no to już jest niestety koniec. Ale nie martwcie się, bo to nie jest koniec serii, tylko idę się teraz pobawić chwilę i pobudować sobie. Na pewno za kilkanaście dni albo za kilka pokażę wam nowy zestaw.